Witajcie. Spaceruję sobie z moim burym kumplem po mojej ulicy i pokażę wam postępy tu modernizacji nawierzchni. Ostatnio pokazywałem to taki rowek tu wykopany. Do tego rowka tu włożyli te betonowe takie płyty, to są ograniczniki. Coś w rodzaju takiego wielkiego krawężnika, tylko tu mają właśnie zatrzymać kruszywo, które będzie wysypane. Tu gdzie jest stara droga. Idziemy dalej. A tam już też zrobili już kawałek z drugiej strony tego opornika. No i ten środek drogi będzie wybrany przez koparkę. Wywiezione, a tu będzie przywiezione kruszywo równane jakimś walcem ubite. I na to nawierzch ma pójść asfalt. Taki jest plan, jak tu rozmawiałem z panami robotnikami, którzy to wykonują. Pobocze zerwane. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek wysypane, chyba nic nie wiem, czy będzie nawet porównane. No niestety, no, chodników ma nie być ani jednego. Ścieżki rowerowej nie będzie, chociaż tam na końcu ulicy jest tu podjazd na autostradę i tam na tym podjeździe przy wiadukcie jest i ścieżka rowerowa i chodniki. I tak logiczne wydawałoby się, żeby to pociągnąć tutaj dalej w tej ulicy. No ale nie będzie, tak? Może kiedyś jakieś fundusze będą. Na razie jest jak jest. Tak, po raz pierwszy. Muszę pochwalić radnego, chociaż też mówił, że to do maja będzie zrobione, a jest sierpień. No ale żeby wszystkie obietnice polityczne wyglądały w ten sposób, że tam coś ma być zrobione za miesiąc, dwa, jest tam za 3-4 zrobione, to kraj nasz byłby w pierwszej dziesiątce tam gospodarek świata. A niestety tak nie jest. Już nie będę wchodził w politykę, bo każdy widzi to, co jest i co się dzieje. To o tym za jakiś czas zrobię pogadankę. Mnie cieszy, że tutaj te fundusze, które w końcu dotarły do gminy, są w końcu wykorzystywane. I ja jako obywatel, który chodzi, głosuje systematycznie, też coś z tego mam. Będę miał konkretnie asfaltową drogę. Zaletą tej asfaltowej drogi będzie przede wszystkim to, że jak będą samochody tu jeździły, to nie będzie ten kurz się rozbijał. Bo teraz jest taki szutr, wreszcie taki żwir, szutr. I sami jakimś takim czymś utwardzany, jakimś cementem, że to takie przybiera wewnątrz taką postać niby asfaltu, ale to nie jest asfalt. Jedziecie o żarówkę i to wszystko kruszy. Mam wrażenie, że przy takich temperaturach 30-30 parę stopni i wilgotności bliskiej zera, to jak przyjeżdża nawet osobowy samochód, a wszyscy prują tak, jakby nie wiem, się chcieli stać z drugim kubicą, tak? To się tumany kurzów zbijają i one tu idą do nas na podwórka, na ogródki. No i często jest tak, żeby ten, co sam gdzieś ma ogródek i też się denerwuje, że ktoś mu tam jeździ, jak wariat i pyli, to jeździ innym i robi to samo. Ale to już jest zagadnienie psychologiczne. Nie. Ta logika kolego. Jak ja innym tam robię na złość, to jest fajnie i wesoło. Jak mnie robią, to jest bardzo źle. A nieważne. Robota w każdym razie postępuje. No to jak rozmawiałem, to do końca wakacji może zrobią. No to oni tu robią, jeszcze w dwóch kilku czy tam w kilku innych miejscach i tak skaczą z miejsca na miejsce. Tu coś zaszło, tam coś zaszło. No do końca wakacji asfalt powinien być. No. I tego się trzymajmy. Tu też o, hydrant. Hydrant wypadł, że będzie w asfalcie. Zobaczymy, jak to zrobią. Też będzie handicap. Pułapka dla kierowców, który wcześniej przywali w ten hydrant. To nie dość, że sobie samochód rozwali, to jeszcze tu będzie rzeka płynęła. Ale może jakoś to ogrodzą, zaznaczą. Nie wiem, zobaczymy. O, tu leżą
kolejne te ograniczniki. To też na wysokość sobie, ja wiem, niecałe 30 centymetrów. Także to wiele tego nie wybierają pod to krzywo, a to pod spodem, jak mówiłem w tamtym filmiku wcześniejszym, takie kamienie tu są, bo tu kiedyś bruk był z takich wielkich kamieni. To zamiast zerzeć tylko wywierzchnią warstwę i dosypać jakiegoś szuterku i na to asfalt, to wszystko wywożą. No ale to taka jakaś logika jest. Gdzieś wywiozą do kogoś, ktoś to sobie kupę kamieni usypie i będzie sprzedawał to następne, co sobie będą chcieli architekturę ogrodową robić. Chociaż ten wspaniały rząd naszego wspaniałego premiera Donalda już ma gotową ustawę i ma być opodatkowana cała architektura ogrodowa. W ogóle mała architektura. Kapliczki przydrożne, krzyże, nieważne czy to na terenie stoją samorządowym, państwowym czy prywatnym. Każdy właściwie będzie płacił. Ale również altany, szopy, foliaki. Witaj uśmiechnięta Polsko. No bo oczywiście już jest, brakuje pieniędzy temu wspaniałemu rządowi. Bo nie ściga mafii VAT-owskich. Bo nie po to przecież na niego głosowali przyjaciele biznesmeni z podziemnej gwiazdy, żeby im teraz kuku robić. Brakujące miliardy wysupłają ze swoich kieszeni zwykli obywatele podatnicy. No ale chyba tego chcieli, głosowali nasze musia, dzieciątko, uśmiechnięte marszałeczka Sejmu, który się cieszy jak głupi tam z każdego lajka tam na swoich kanałach. No jest wesoło, no ale jakoś idzie to do przodu. A jeszcze w dobrej myśli, no. Ta głupkowata władza, która już kiedyś była, co teraz też jest, co ona też przeminie. Duża część społeczeństwa jest, no, tak jak nieraz rozmawiam, powiem, że albo się nie interesują polityką, albo głosują na takich fajniejszych, uśmiechniętych, no, takich wesołków tam różnych, tęczowych, kabareciarzy i tak dalej. No a potem mamy efekty takie, jakie mamy. No, a jeszcze tkwimy w tym euro, głównie eurokołchozie, który swoją szaloną ideologią narzuca dodatkowe opłaty. No jak ten zielony ład przejdzie, to też wspomniałem, rolnictwo, które zarżną, transport już zarzynają, drogowy już zarzynają, kolejowy, kolej idzie do rozsprzedania swoim zwierzchnikom Niemcom, będą przekazywać PKP Cargo, to już jest wiadome, tam Niemcy już przyjeżdżają, już robią zdjęcia lokomotyw, wagonów. Gratuluję. Wyborcy, ten człowiek o życiu, gratuluję. Bawimy się dobrze dzięki waszym głosom. Tylko, że to wszystko odbierzemy i odzyskamy. Tylko, że po prostu ile zgub nerwów, ile czasu upłynie, to tego nikt nie wie. Ale to na pewno tak nie zostanie, że grupa idiotów, pajaców będzie bez końca rozkradała i zdominowała Polskę. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.